Chciałem was zapytać, czy zdarza się wam zatrzymać czasem, pomyśleć nad tym, co miało wpływ na wasze życie, czy na scenariusze, które w waszym życiu się wydarzyły. O czym myślę? Na przykład każdy w jakimś momencie swojego życia wybierał szkołę. Ta szkoła miała wpływ na to, jakich mieliśmy kolegów, znajomych, jakich mieliśmy nauczycieli, kto nas uczył, kto nam doradzał, z kim spędzaliśmy czas. Mogło być tak, że jakiś nauczyciel doradził nam po szkole podstawowej pójść do takiej a takiej szkoły, bo pasuje ci ta szkoła i myślę, że on będzie dobra dla ciebie. Może być tak, że jakiś kolega ze szkoły miał na nas wpływ i, dajmy na to, przyprowadził nas na jakieś spotkanie społeczności chrześcijańskiej, na której Pan Bóg nas dotknął i zmieniło to nasze życie. Może być tak, że w jakimś momencie szkoły poznaliśmy kogoś, kto później pomógł nam albo powiedział: no, słuchaj, ja poszłem do tej pracy i w tej pracy jest całkiem fajnie. Złóż papiery, może będziesz pracował. I znaleźliśmy się w tej pracy, nie? Może być tak, że ta praca spowodowała to, że spotkaliśmy tam kogoś drugiej płci, kto się okazało, że całkiem dobrze się nam z nim rozmawia i może fajnie by było, żeby został moim żoną i mężem. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to mówię? Dlatego, że myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzje, które podejmujemy codziennie, mają wpływ na nasze życie dalszej perspektywie. To, jaką powiedzmy szkołę, gdzieś tam ktoś mi doradził i czy poszłem w tym kierunku, mogą mieć wpływ na pracę, na żonę i tak dalej, i tak dalej, nie? I myślę, że też decyzje, które podejmujemy w takim życiu duchowym, również mają wpływ na nasze dalsze życie duchowe. Jeżeli podejmuję jakąś decyzję, to jestem świadomy, muszę być świadomy tego, że ona może mieć i pozytywne, i negatywne konsekwencje, w zależności od tego, jaka to decyzja, jaką drogą pójdę. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list Jakuba i przeczytali kilka fragmentów dla szerszego kontekstu od wersetu, pierwszy rozdział, od wersetu 19. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości, sprawiedliwości Bożej. Dlatego odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Zadajmy sobie pierwsze pytanie, po co podchodzimy do lustra i po co się przyglądamy w lustrze? Bo nie, do lustra nie podchodzimy, do większości obiektów podchodzimy po to, żeby je oglądać, nie? Na przykład podchodzę do tych kwiatów, żeby sobie się przyglądać tym kwiatom. Ładne są, nie? Ale do lustra podchodzimy z reguły po to, żeby zobaczyć siebie, prawda? I w zależności od tego,
jaką intencję mieliśmy podchodząc do lustra, to może być rano przyglądamy się, czy jako tako jest i czy można wyjść z domu, nie? Czy na przykład fryzura jest do poprawy, czy dajmy na to, trzeba się lepiej ubrać, czy na przykład by było trzeba iść do fryzjera, bo już tak nie za bardzo, czy ogolić się. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że podchodzimy do tego lustra i w momencie, w którym się odwracamy, zapominamy. Jakie byłyby konsekwencje tego zapomnienia, że na przykład jestem w piżamie i byłoby fajnie ubrać się, zanim wyjdę do pracy? Bo fryzurę to jeszcze, wiecie, teraz różnie jest, nie? Wszystkiego się można wytłumaczyć. Ale konsekwencje niektórych sytuacji mogłyby być takie, no. A teraz pomyślmy duchowo. Jeżeli podchodzimy do lustra i przyglądamy się swojemu, jak to jest napisane, obliczu, tak? Chyba w jednym tłumaczeniu, to jest twarzy, tak? Przyglądał się twojej twarzy w lustrze. No i odchodzi i zapomina. Zapomina, jak wygląda. To tak w zasadzie jakbyśmy powiedzieli, że to podejście do lustra w ogóle nie miało sensu. To lepiej co innego w tym czasie zrobić, nie? No, pospać dłużej trochę, na przykład można rano podejść do lustra. Skoro podchodzę, zapominam, zajmuję tylko miejsce i zajmuję czas. Każdy z nas na pewno słucha, słyszy jakieś słowo. Odbieramy je czytając Biblię, odbieramy je modląc się, wsłuchując się w Boży głos. Odbieramy je też w usługach, na kazaniach, słuchając czegoś to na YouTubie, czy w zborze, czy jakkolwiek. Odbieramy je też rozmawiając z innymi, na grupach domowych, na spotkaniach takich nawet niereligijnych. Tak? Czasami rozmawiamy ze sobą i Pan Bóg też w rozmowach używa innych osób, żeby nam coś powiedzieć, żeby nam coś wskazać. I pytanie, co my z tym robimy? Bo ja powiem wam szczerze, że to nie pierwszy raz czytam to słowo. Ja osobiście nie pierwszy raz to słowo czytam i za każdym razem to ono mnie tak trochę, wiecie, tak, słuchaj, a chyba tak sobie to jest, nie? Z tym słyszysz tyle, to słyszałeś, tamto słyszałeś. A pamiętasz w ogóle, o czym to było, to, co mówiłeś tam ostatnio, czy ktoś tam mówił ostatnio? Co z tym zrobiłeś? Co z tym zrobiłem, co z tym zrobiliśmy, z tym, co słyszymy. Tutaj słyszymy, czytamy, że można być słuchaczem słowa, ale nie wykonawcą. Czyli możemy powiedzieć nawet więcej, że ja nie tylko słucham słowo, ale też dotarło to do mnie, nie? To słowo. Tylko po prostu zapamiętałem je. Było dobre kazanie i jestem w stanie wam powiedzieć, co było 2 tygodnie temu na kazaniu. Nawet mam notatki zrobione z wersetami. Wszystko wiem, ale tylko wiem. Nic nie zrobiłem z tym w swoim osobistym życiu. Bo czasem jest tak, że trzeba włożyć jakiś wysiłek do tego, żeby to, co usłyszeliśmy, to, co dotknęło w jakiś sposób naszego
sposobu myślenia, czy naszego sposobu postępowania, czy naszego życia, żeby to wykonać, żeby to wdrożyć. Jeśli na przykład za często się denerwuję, no to byłoby głupio powiedzieć, że ja już taki jestem, nie? Ja już taki nerwowy choleryk jestem i to mi wyszło w teście jakimś tam i jestem choleryk. To już nic się nie da zrobić. I to właśnie, to jest takie odłożenie, nie? Tego słowa. Słyszałem, wiem, że to ma zły wpływ i na mnie, i na moją rodzinę, i na tych, którzy są wokół mnie. I tak nie wiecie, czemu ludzie tak nie poruszają takich delikatnych tematów blisko mnie, tak się... bo jestem po prostu nerwowy. I słyszę po raz pierwszy, po raz drugi, żona mówi, mąż mówi, znajomi mówią, słuchaj, no to stonuj trochę. Słyszę, czytam w Bożym Słowie, ale odkładam sobie to na bok. I mówię, nie, ja już taki jestem. W drugim liście Piotra, apostoł Piotr mówi nam, że nie, pierwszy rozdział, 12 werset mówi, że on nie będzie się wstrzymywał przed tym, żeby przypominać. Czasem ja mam też takie odruchy, że słyszę coś, co ktoś mi powiedział, albo słyszę jakieś słowo, jakieś kazanie, ktoś coś, jakimś świadectwem się dzieli i mówię, a to już znam tą historię, albo to już właściwie było, nie? Ale pytanie jest, jaką pracę to wykonało we mnie, czy ja mogę powiedzieć, to jakby już jest tak, na 100% ten punkt programu mam już zaliczony, jest idealnie, doskonale, jest świetnie. Myślę, że nie, bo wtedy apostoł Piotr by nie mówił, że nie znudzi mi się to i będę wam przypominał do mojej śmierci. Dlatego, że to jest ważne, dlatego, że my nie tylko zapominamy, ale też nasze dojrzewanie, nasz wzrost jest pewnym procesem. I to, że z czymś sobie poradziliśmy, to nie znaczy, że kolejny raz, jeśli zobaczę, że to jest do poprawy, to znaczy, że tego mam nie ruszać. Już, bo ja już to przecież raz, już przecież lepiej jest, już się nie denerwuję tak często, góra dwa razy dziennie, to już jest okej, już dużo lepiej jest nie tykać, bo zepsuję. No i w związku z tym pytanie jest, co nas blokuje przed tym, żeby zapamiętać to, co widzieliśmy w lustrze? Jak się do tego przygotowywałem, to mi się przypomniał mi się przykład mojej córki, która ma 6 lat i chodzi jeszcze do przedszkola. I kilka razy zdumiało mnie to, że rozmawialiśmy tam, wiecie, do przedszkola, ja często lubię chodzić piechotką, bo to mam chwilę czasu z nim porozmawiać. I rozmawialiśmy tam o jakichś sytuacjach w przedszkolu, ona mówi, ta Maja, Natalia, czy ktoś tam, ja tam tak z grubsza wiem, które są które, ale czasem mi się to myli, nie? I on mówi, tato, nie ta, no ta w tej różowej, co była dzisiaj w różowej sukience, w czerwone kropki, nie? I ja mówię, okej. Okay. Nie wiem, czy zwróciliście to uwagę, ale jest pewien poziom spostrzegawczości, czy poziom takiej uważności w dzieciach, który, może to ja, może tak nie macie, ale ja to zgubiłem. Ja nie wiem, co ja dzisiaj byłem prawie ubrany, a już tym bardziej, co był kolega z pracy, czy ktokolwiek. Do czego zmierzam? Do tego, że coś powoduje, że zapominamy, że przychodząc i patrząc w to nasze własne oblicze nawet, już nie mówię o ubraniach czyichś, nasze własne oblicze, odchodzimy i zapominamy. I dlatego chciałem, żebyśmy przeczytali ten fragment w kontekście, dlatego że według mnie jest tutaj przynajmniej kilka takich wskazówek, które
nam wiele mówią. Już 19, pierwszy werset, który czytaliśmy, werset 19, mówi, że mamy być skorzy do słuchania, a nie skorzy do mówienia. I to jest też coś, czego ja się uczę ostatnio. Bo zauważyłem, że bardzo często przerywam ludziom. Jak z kimś rozmawiam, to już zakładam, że wiem, co chcę powiedzieć, już coś mi się przypomniało, co ja bym chciał powiedzieć i tak wchodzę komuś w słowo, nie? Co jest, przypuszczam, raz, że niekulturalne, dwa, że niemiłe, a dwa, że to taka rozmowa nieprzyjemna, jak wiecie, się tak... I uczę się tego i jest to bardzo trudne, żeby wytrzymać, aż ktoś się wypowie. Jest to też trudne, jak się ma małe dzieci, bo one mówią cały czas i one się nie zatrzymują. Ale jest to też trudne wśród dorosłych. Widzę to w naszej grupie, czy w ogóle jak się spotykam ze znajomymi. I czasem, wiecie, są takie osoby, które na tyle nas lubią i im na tyle zależy na nas, że nam to powiedzą. Słuchaj, no nie przerywaj mi, daj mi dokończyć, nie? I nawet taki mój dobry przyjaciel nieraz zwrócił mi uwagę, tak jak mu weszłem w słowo, bo już myślałem, że wiem, co chcę powiedzieć, to mówi, to co chciałem powiedzieć. No i wtedy tak różnie bywało z tym, że wiedziałem, nie? Także Panu Bogu dziękuję za te osoby, które nam to wypominają jednak. Ale w każdym razie, wracając do tego, myślę, że to jest klucz, żebyśmy byli skorzy, żebyśmy byli bardziej skłonni do tego, żeby słuchać. Bo na pewno dużo wiemy i wiem, że każdy z nas, to nie jest tak, że wczoraj dostaliście Biblię i dużo wiemy, prawda? I to czasem może być trudne, żeby posłuchać czegoś, co wydaje się, że już słyszałem któryś raz. Chciałem coś do tego dodać. Jakkolwiek. Druga część tego wersetu mówi też, i to też jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy byli nieskorzy do gniewu. Czyli i to nawet może przeczytajmy z całym wersetem 20, bo pisze tutaj, że bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. I werset 21, dlatego odrzućcie wszystko, co budzi od razu, całą niepotrzebną złość. I znowu pytanie jest, skoro mamy odrzucić złość, to chciałbym się zastanowić, jaka to ma być złość, albo na kogo złość, bo z reguły jesteśmy na coś albo na kogoś. I myślę sobie, że nie jest to raczej złość na Boże Słowo albo na Boga. W większości przypadków to nie jest taka złość. To, co czytamy, wskazuje nam na to, że jest to złość na innych. Bo czytamy, że gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. A w dalszym fragmencie, w drugim rozdziale listu Jakuba, od 12 do 13 wersetu czytamy, mówcie i postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Nad tym, kto nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie przezwycięża sąd. Czyli ten fragment zachęca nas do okazywania miłosierdzia. Czyli mówi nam, jeżeli coś słyszysz, czy się czegoś słuchasz, to skup się przede wszystkim na sobie. To, co słyszysz, jest przede wszystkim dla ciebie. I to może być też przeszkodą do tego, że nie odbieramy tego dla siebie, że właściwie
Porównałbym to tak, że przychodzimy do lustra, patrzymy w swoje oblicze, widzimy, że jest coś nie tak, ale tak się nawet wydaje, to chyba ktoś inny, to jest ten mój kolega, to nie ja. I idziemy sobie, nie? Bo to nie moja sprawa jest przecież, nie? Albo wiesz, no już nie wnikam, co dalej, nie? Ale w każdym razie to słowo mówi, że mamy odrzucić niepotrzebną złość. Nawet mówi dość mocno, że ona budzi odrazę. Bardzo mi się podoba i to jest taki jeden z moich ulubionych wersetów, fragment zapisany w liście do Galacjan. Żeby go nie przekręcić, to pozwolę sobie go otworzyć. W rozdziale 6. I w wersecie 4 czytamy tak. Niech każdy poddaje próbę swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. I bardzo mi się to podoba, ten fragment, dlatego że on po pierwsze zwalnia mnie od określania, czy ta, a ta osoba jest okej, czy jest nie okej, czy to dobrze robi, czy źle robi, po pierwsze, a po drugie też zwalnia mnie to od porównywania siebie względem innych osób, dlatego że jakiekolwiek postępy, czy jakiekolwiek rzeczy Pan Bóg chce we mnie wykonać, to jemu na mnie zależy i nie mogę się porównywać z kimś innym, kto jest w całkiem innej sytuacji, jest całkiem inną osobą, to byłoby bez sensu. Byłoby bez sensu dawać kurczakowi i klaczy to samo zadanie. Tak samo jest bez sensu dawać dwóm różnym osobom to samo zadanie, bo to są dwie różne osoby, powstałe w różnych momentach, z różnym doświadczeniem życiowym, z różnymi rzeczami, które już przepracowały, których jeszcze nie przepracowały. I jeśli ja próbuję swoją miarę przyłożyć do kogoś, to wtedy także siebie oszukuję. Bo z reguły będę próbował, wiecie, tak na swoją korzyść, nie? Tą miarę przyłożyć. Jeżeli będę chciał się tak lepiej poczuć, to sobie dobiorę kogoś, to na przykład, i teraz żeby tak nie jechać za bardzo duchowo, na przykład jest wolniejszy ode mnie w bieganiu, no to teraz ja jestem szybszy i on jest wolniejszy, nie? A jak będę chciał, niektórzy mają też takie tendencje, że ja jestem taki słaby, a on to lepszy jest, popatrzcie, a on tam bie, on tego ćwiczy i tak dalej. I to jakkolwiek byśmy, cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, zawsze znajdziemy sobie jedną albo drugą polaryzację taką, wiecie, cokolwiek możemy z tym zrobić, nie? To nam nic nie daje. Jedyne porównanie, które możemy zrobić, to porównanie ze sobą. Czyli jestem ja i jestem ja za rok, za 2 lata, za 3 lata i to jest uczciwe porównanie, bo to jest porównanie, które coś mi przede wszystkim też mówi. Rozwlekam się tak nad tym, dlatego, że myślę sobie, że to jest klucz do jakiegokolwiek umożliwienia działania Duchowi Świętemu w nas, żebyśmy zrozumieli, jakie przeszkody diabeł, bo diabeł to wszystko wystawia, próbuje postawić na drodze tego słowa, które w nas jest siane. Bo tutaj werset 21 Jakuba, 1 rozdziału mówi, że mamy przyjąć z łagodnością to zasiane słowo. Nie mamy nic, my nie mamy nic w sobie z tego. My naturalnie, to tak, wiecie, słabo, nie? Wychodzi, jakbyśmy tak naturalnie chcieli różne rzeczy robić. To, o czym mówimy, to jest to, co jest zasiane w nas. To Duch Święty, Bóg w nas sieje jakieś rzeczy i od nas zależy, jaki to też wyda owoc. Bardzo wiele od nas zależy tutaj. Bardzo wiele zależy od naszych decyzji. I chciałem jeszcze, żebyśmy zerknęli do
Ewangelii Jana do 8 rozdziału i przeczytali tam dwa wersety od 31 do 32, 8 rozdział Ewangelii Jana, może od 30 nawet. Gdy to mówił, wielu w Niego uwierzyło. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czytamy w tym liście Jakuba, że to słowo, które zostało w nas zasiane, ono może zbawić nasze dusze. Ale musimy je przyjąć z łagodnością. Nie możemy, musimy odrzucić te rzeczy, o których mówiliśmy, i musimy je przyjąć z łagodnością. Co to znaczy z łagodnością? To znaczy tak, żebyśmy usiedli, zastanowili się, przemyśleli łagodnie. Dlatego, że jeżeli jesteśmy słuchaczami tylko i wyłącznie, to sami siebie oszukujemy. A jeśli przyjmiemy i zaakceptujemy to tak pokornie, czyli z łagodnością, to jesteśmy w stanie zauważyć, co z tego jest dla nas. Dlatego, że to, co z zewnątrz do nas przychodzi, to, co słyszymy, musi zadziałać wewnątrz, dlatego, że musimy podjąć decyzję, że będziemy temu posłuszni. I podam taki przykład mojej żony. Dlaczego ożeniłem się z moją żoną? No, piękna jest, no to jest prawda, ale to jest jeden z elementów. Dla mnie taką największą zaletą mojej żony jest to, że ona ma takie nastawienie, że jeżeli wie, że coś może poprawić, no to tak zatrzyma się, mówi: okej, no to w takim razie to jest racja, to by trzeba było poprawić. To tak, wiecie, w dwóch zdaniach, nie? Ale ja to widziałem już przed ślubem i dla mnie to jest niesamowita zaleta. To jest niesamowita zaleta, która przykrywa wszystko. Dlatego, że co byłoby mi z tego, że byłaby ona piękna tylko i wyłącznie, ale w żaden sposób nie chciałaby współpracować w małżeństwie. A przynajmniej z naszych doświadczeń tak wynika, że pierwsze 60 lat małżeństwa to jest takie docieranie się, nie? To dziadkowie mi powiedzieli, jak obchodzili 60. rocznicę ślubu. I dlatego uważam, że to jest niesamowicie taka pozytywna cecha, a mówię o tym dlatego, że my jesteśmy oblubienicą i to, jak my będziemy poddawać się działaniu Słowa Bożego, to tak będzie postrzegał nas oblubieniec. I to jest to, co pastor mówił ostatnio, że nam facetom nie tak łatwo jest się jakby postawić w roli oblubienicy, ale kiedy myślę o tym jako o naszym małżeństwie, no to daje mi to całkiem inny obraz. Ja bym chciał być taką oblubienicą, której oblubieniec widzi: o, pracuje nad sobą, tak? Jakby słyszy moje słowo, wie, rozumie, tak? O co tu chodzi. I w tym momencie chciałem przejść do tego słowa, które jest zapisane w
w tym samym liście Jakuba w pierwszym rozdziale, ale w wersecie 25. Dlatego, że jest tutaj napisane, że kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła i będzie szczęśliwy w swoim działaniu. I to chyba z tego, co wiem, w Brytyjce jest zakon wolności. Użyte takie, jeśli ktoś ma Brytyjkę, to może potwierdzić. Ale te dwa słowa jakby trochę nie pasują do siebie, nie? Bo mamy użyte prawo czy zakon i mamy użyte wolność. Czyli takie dwa słowa, które to tak byśmy powiedzieli, że biało-czarne coś jest, nie? Albo jest... No, trudne to jest do zrozumienia, że może być... Czy, ja sobie to musiałem poukładać, może wy jesteście dalej, ale ja musiałem sobie to poukładać. Co to oznacza prawo wolności? I mówię o tym dlatego w kontekście małżeństwa, w kontekście oblubienica i oblubienicy, że my możemy w małżeństwie podchodzić do tego tak, że teraz ja ci mówię, że to, co robisz, jest złe i masz cię to zmienić. No tak, on tak mówi, to ja tak zrobię, bo ma rację. Chociaż ja myślę, że nie, ale zrobię tak. I możemy tak samo zrobić. Czytamy, wiemy, co jest. Tak ma być. Muszę tak zrobić, chociaż dobra, piszę, muszę zrobić. I pytanie, jak się to ma ze szczęściem? Czy ja, jeżeli robię coś, co robię na siłę, z przymusu, bo muszę, to ja się czuję szczęśliwy? Ja jestem wielkim zwolennikiem ograniczeń prędkości, bo wydaje mi się, że... Znaczy nawet mi się nie wydaje, statystyki mówią nawet, że przekraczanie prędkości jest najczęstszym powodem wypadków i generalnie wiecie, jak jedzie za szybko, no to jest dłuższa droga hamowania, jest krótszy czas na reakcję, jest wiele rzeczy. I staram się jeździć zgodnie z przepisami. Zwróćmy uwagę na staram się. Ale ja to robię dlatego, że chcę. To nie dlatego, że się boję dostać mandat, bo są wysokie na przykład mandaty i zaraz, pojechałbym tutaj 50, ja pojechałbym 100, ale dostanę mandat, to nie pojadę, nie? Po prostu dlatego, że mam takie przekonanie, że to jest dobre. Nie tylko dla mnie, dla mojego samochodu, dla moich pasażerów, czy dla tych osób, które są na drodze i tak dalej, ale po prostu tak powinno być. Natomiast jechałem już na pustej drodze, na której było ograniczenie do 30 km na godzinę. I to jest naprawdę trudne. Ale my musimy rozumieć, że to, co czytamy w Biblii, to, co Pan Bóg podyktował, to nie jest tak, że powiedzmy był Stary Testament cały i teraz przyszedł Pan Jezus, to ja tak naprawdę mogę sobie tutaj przeciąć tą Biblię tu, bo tamto to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej wartości, nie ma żadnego sensu. Ja teraz biorę ten Nowy Testament i też tylko niektóre fragmenty, bo niektóre to się dowołują do prawa i one są bez sensu w ogóle, nie? Ale chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie twierdzę, że mamy powrócić do zakonu, że mamy powrócić i teraz wiecie, tak ma wszystko być. Ja tylko mówię o tym dlatego, że wierzę w to, że Pan Bóg dał swoje zalecenia z jakiegoś powodu. On powiedział na przykład, nie będziesz jadł tego i tego. I dlaczego to zrobił? Dlatego, że wiedział, że na przykład w tamtych czasach było to bardzo niebezpieczne. Albo powiedział, nie będziesz brał sobie za żonę Amalekitek, tak? Czy
Dlaczego to zrobił? No bo piękne były przecież dziewczyny, nie? To krzywdę chciał zrobić ludziom? Nie, wiedział, że to jest niebezpieczne, dlatego że no, one wnosiły dużo ze sobą i z kultury, i z duchowości, i tak dalej. Nie? I to, też nie możemy powiedzieć, że teraz Izraelita, który by wyszedł za, czy poślubił jakąś kobietę z innego ludu, no to już jest stracony i koniec, nie? A dlaczego nie możemy powiedzieć? Bo czytamy na przykład o Rahab, nie? Która była z Jerycha? Tak? Do czego zmierzam? Do tego, że w naszej głowie musimy zrozumieć zamysł Pana Boga. Musimy zrozumieć, że to, co On do nas mówi, to, co nam pokazuje, to nie jest po to, żeby nas ograniczyć w jakiś sposób, żeby zakazać nam, żebyśmy teraz tylko mogli robić to i nic więcej i nie możemy przekroczyć ani o jakkolwiek. Chociaż ja teraz was nie namawiam, żebyście mnie źle nie zrozumieli, tak? Że tu mamy teraz wolność tam ku swoim domku. Ale jakby chcę położyć nacisk na to, że jako rodzice staramy się dawać dobre rady i jakby ochraniać swoimi czy zakazami, czy nakazami, czy radami nasze dzieci. I tak samo działa Pan Bóg. On też po to do nas mówi przez swoje słowo, przez na różne sposoby, że tak naprawdę On nie chce nas ograniczyć, ale chce nam dać wolność. Gdzieś tu miałem zapisane chyba ten fragment Mateusza, nie? Jana? Przepraszam. Jest taki fragment, w którym Pan Jezus mówi do Żydów, że będą wolni. A oni mówią, a czytaliśmy to chyba, tak? Tak, czytaliśmy to. Oni mówią, to było w 8 rozdziale Jana, oni mówią mu, jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczymi niewolnikami. O czym ty nas mówisz? Jaka wolność? Jak możesz mówić, że się staniecie wolni? Zrozumienie tego, jak przez kochające serce Pan Bóg chce nam doradzać, to jest naprawdę zrozumienie tego, czym jest wolność. To jest zrozumienie tego, czym jest wolność, dlatego że my możemy robić, co się nam podoba. I Pan Bóg od samego początku, dając ludziom wolność wyboru, dał im tą możliwość. Tylko co mi z tego będzie, że ja mogę robić wszystko, co mi się podoba i że będę robił wszystko, co mi się podoba, jeśli to zaszkodzi mi. W takim razie skąd ja mam wiedzieć? Gdyby Pan Bóg nie pouczył nas w jakiś sposób, co jest dla nas dobre, to skąd ja mam wiedzieć, co jest dla mnie dobre? Metodą prób i błędów? No dobra, no ta Amalekitka wygląda ładnie, to ja sobie ją wezmę za żonę, nie? No, to nie jest dobry sposób, taka metoda prób i błędów, tak? I dlatego Pan Bóg mówi do nas, że On właśnie chce, żebyśmy byli prawdziwie wolni, żebyśmy nie dali się skusić przeciwnikowi, bo On jest naprawdę sprytny. Jest naprawdę sprytny. I to dla mnie znaczy doskonały zakon wolności. To nie oznacza dla mnie zbioru zestawu i zasad i praw, które muszę teraz wykonywać, bo inaczej koniec. To oznacza to, że dzięki temu ja będę wolny. Znając to, ja będę wolny. Mając świadomość tego, że jeśli to będzie w moim sercu, jeśli to nie będzie coś takiego, że ja teraz no muszę, no to zrobię, ale ja chcę, ja rozumiem, dlaczego to jest. Dlaczego jest to ograniczenie do 50 na godzinę w terenie zabudowanym? Ja chcę jechać 50 na godzinę w terenie zabudowanym. To jest prawdziwa wolność. I podam wam taki przykład. Gdzieś na jakimś etapie mojej edukacji
Skończyłem technikum elektroniczne i w ogóle nie jestem elektronikiem ani z zamiłowania, ani z praktyki, ale trochę teorii zostało gdzieś tam w głowie, którą mi wbili. I jak czytałem te fragmenty, to przypomniał mi się taki obraz tranzystorów komplementarnych. I teraz zaraz wam powiem, o co chodzi. Tranzystory to są takie elementy elektroniczne, które mogą być zrobione tak, że są jakby przeciwstawne. O, że jeden tranzystor działa w tą stronę, a drugi działa w tą stronę, tak upraszczając całkowicie. I tranzystory między innymi są używane po to, też jako jeden z przykładów, że po prostu wzmacniają sygnał, który przez nie przechodzi. Jeden tranzystor ma taką funkcję. Ale jest taki układ, mądry człowiek wymyślił, że jak się połączy dwa przeciwstawne tranzystory ze sobą odpowiednio, to jest taki układ komplementarny i on ma dużo większe wzmocnienie. Jakby te dwa tranzystory przeciwstawne sobie, całkiem inaczej działające, na innej zasadzie, wzmacniają sygnał w jakiś tam sposób. Ale ich połączenie razem robi wielką różnicę. Połączenie zakonu prawa z wolnością może wydawać się bez sensu. Ale jeśli zrobimy to dobrze, jeśli zrozumiemy to, jeśli to prawo nie będzie tylko w naszej głowie, ale ono będzie w naszych sercach, to wtedy to da dużo, dużo większe wzmocnienie. I chciałem jeszcze na koniec podzielić się z wami takim fragmentem, który też jest dla mnie szczególny. Jest on zapisany w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. Jakie jest wasze zdanie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział: idź, popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział: nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo. A on powiedział: dobrze, panie. I nie poszedł. Który z tych dwóch wypełni wolę ojca? Nasze deklaracje czy zrozumienie to jest pewien etap. Ale ja jako ojciec też wolałbym, żeby ktoś mi odmówił, a potem jednak się zastanowił i zrobił to, o co go proszę. Dlatego, że to, co mówimy nawet, to tak naprawdę nie ma znaczenia, jeśli tego nie robimy. Jeśli nie pójdzie za tym jakieś działanie. Bo dopiero wtedy będziemy szczęśliwi, dopiero wtedy będzie to błogosławione.